Cześć! Postanowiłam odświeżyć swoją łazienkę. Z tego to za mniej niż 300 zł. Zaczynamy? Demontuję wszystko, co by przeszkadzało mi przy malowaniu. Aby przygotować powierzchnię na malowanie, musimy glazurę umyć. Robimy to najlepiej wodą z płynem do mycia naczyń. Opieram 240 matowie. Po przeszlifowaniu kafelków zmyłam je, poczekałam aż wyschnie. Teraz czas na oklejenie taśmą tych elementów, których nie chcemy pomalować. Po przygotowaniu farby i jej bardzo dobrym wymieszaniu rozpoczynam malowanie. Najpierw fugi maluję pędzlem, a następnie całą płytkę wałkiem z krótkim włosiem około 4-5 mm. Nałożyłam pierwszą warstwę, odczekamy 8 godzin, nałożyłam drugą. Efekt mnie nie zadowalał, więc po ponad 12 godzinach nałożyłam jeszcze trzecią warstwę. Na farmie napisali, że pełne właściwości uzyskuję dopiero po 20 dniach, więc odczekałam ponad tydzień, zanim zaczynam układać panele winylowe. Znów odtłuściłam powierzchnię i biorę się za układanie. W przypadku nieregularnych kształtów pomagam sobie jeszcze tworząc szablon. Każdy z paneli docinam przy użyciu nożyka do papieru.
Zamiast listów przypodłogowych postanowiłam użyć ćwierćpałków, więc docinam je. Lekko szlifuję końce i przyklejam na akryl. Można to zrobić również na klej montażowy czy silikon.